No i co, Mortki? Dużo czasu nie minęło i wiewiór z dziewczyną nie jest. Dodatkowo wiewiór nagrywa na Instastory swoje jakieś tam, nie wiem, pamiętniki narkomana. Oczywiście Pasut potwierdził wszystkie moje słowa na temat jego i ich związku. Tańcula! Jak to tańculka? No, tonący brzytwy się chwyta, bo kolejny zdemaskowany. Widzicie, możecie mnie hejtować za to, że mówiłem prawdę. Jeśli wolicie słyszeć piękne kłamstwa, to zapukajcie do innych drzwi, ponieważ ja zawsze mówię tylko prawdę, a to, że niektórych z nich zdemaskowałem, to jest ich problem, ale nie zdemaskowałem ich dlatego, że jestem niemiłym gościem, tylko dlatego, że wciskali nos w nie swoje sprawy, obrażali mnie, wpierdzielali mi się w prywatę, a gdyby oni jeszcze byli krystaliczni, a jedyne co z kryształem mieli wspólnego, to już dobrze wiecie. Tyle. Prawda broniła się szybciutko. Ale czy ja oczekuję od kogoś przeprosin? No nie, no nie oczekiwałbym przecież przeprosin ludzi, którzy nie mają honoru, także od sporej większości nie oczekiwałbym tego od stada baranów, którzy tak naprawdę w ciągu miesiąca potrafią raz tą, raz tą, raz tą. Najpierw jak można Takarkowi, teraz wszyscy talerzyk, talerzyk, talerzyk. Słuchajcie, ale jest jedna puenta, że prawda sama się obroniła. I lata pokazują, że chciano ze mnie zrobić farmazona, a jednak drugiego tak prawdziwego kurwa w tym internecie prawie nie ma, no. Albo jest ich kilku i ze świecą ich trzeba szukać. Bardzo szybko ta prawda ujrzała światło dzienne i się z tego cieszę. Wracam do internetu i coś się szykuje. Koniec o tych dramach. Trochę pozytywnej energii teraz będzie. Także śledźcie. Bo ja nie żartuję.